Cześć, czołem, kluski. Tak jest. Jak zawsze, z rosołem. Witajcie. Słuchajcie, dzisiaj, sięgnąłem wyżyn. Jak widzicie, albo zaraz się zorientujecie, to jest prawdziwy, słuchajcie, Mercedes. No dobra, koniec żartów. Co to jest? Oczywiście w tytule już widzieliście. To jest niszczarka. Niszczarka na użytek czysto domowy. Niszczareczka bardzo mała, zgrabna, w cenie całe 59,90. Wow, to taka chwytliwa cena, czyli niecałe 60 zł. Skąd? Z Lidla. Widzimy tutaj słynną markę United Office. No cóż, powiem wam tak już zupełnie poważnie. 3 lata gwarancji, wiem jak to wygląda w Lidlu, raz i drugi, gdzieś tam miałem okazję na przykład suszarkę kupić, bez problemu, temat przeszedł, oczywiście zwrot pieniędzy natychmiast i tyle. Pomyślałem sobie, czemu nie? Myślę, że każdy z nas ma takie sytuacje, że mamy troszkę dokumentów, jakiś kser, które przydałoby się zniszczyć, a z drugiej strony zamienia się w człowieka niszczarkę, nie zawsze mamy ochotę, mam takie doświadczenia, nie polecam. No więc cóż, pomyślałem sobie, zobaczę co to jest warte. No dobra, przechodząc do samego urządzenia, pokażę tylko jeszcze parametry. Mamy tutaj extendable arm, czyli wysuwane ramię, zaraz to pokazuję. No, jeśli chodzi o kwestię koszy, na który to pasuje, to może być 28-42 cm. Maksymalnie 6 kartek. I tu jest gramatura 80 gram na metr kwadratowy, to jest ważne, żeby to wiecie, żeby to nie był jakiś Bristol, tak? No i cóż, gdyby się doszli do wniosku, że na przykład FBI może chcieć posklejać te paski pocięte, no to 6-milimetrowe paski chyba to byłoby dosyć już kłopotliwe. No dobra, mamy kosz, słuchajcie, jak widzicie już trochę poniszczyłem, a oto, tada, samo urządzenie. Zobaczcie jak to wygląda. Ja kupiłem w jasno-szarym kolorze, jest on dla mnie absolutnie rzeczą wtórną w tym przypadku. Bywają czarne, a może po prostu są, natomiast są trudniej dostępne. Co tutaj mamy? No szereg zakazów, no prawie nic nie można. Mam nadzieję, że można niszczyć kartki. A tak zupełnie poważnie, no to przede wszystkim jeśli wiecie, tutaj się na przykład mogą trafić strzywacze, po prostu zniszczymy to urządzenie, tak? Co tutaj jest? Mamy przełącznik. Tryb auto, dioda dla was miga, no normalnie oczywiście ona nie miga, tak to wygląda na filmie. A tryb REV, co to takiego? A no to jest bieg po prostu wsteczny. Jak widzicie urządzenie troszkę sobie hałasuje, a to wysuwane ramię wygląda po prostu w taki sposób, o jak widzicie. Czyli jeżeli mielibyśmy większy kosz niż taki standardowy, to jest akurat kosz, do którego 35-litrowe worki wchodzą, no to sobie możemy to ramię rozsunąć i jakąś tam większą stabilność uzyskać, czy po prostu to wygodnie oprzeć. No i dobra, jedziemy, słuchajcie, króciutko, żebyście zobaczyli jak to urządzenie działa. Mam je relatywnie niedługo, jak widzicie już trochę poniszczyłem i to nie jest pierwsza seria papierów, także ono na pewno działa, tak? A jak działa, to już wam pokazuję. Zobaczcie. Zaczynamy od 4 kartek, jak widzicie. Poszło bardzo fajnie. Tego ręką zawsze nie trzeba ściągać. U mnie już jest dużo w tej chwili, więc czasami to robię, bo jak jest dużo papieru i te kartki się przylokują tutaj na dole, jak widzicie czasem, no to wtedy po prostu czujnik myśli, tak, że dalej są kartki niszczone i po prostu kręci silnik niepotrzebnie. Dobra. To idziemy o krok dalej, uwaga, zapiera dech w piersiach. Wow. Producent słowa dotrzymał, 6 kartek poszło. No to słuchajcie, to już będzie Mount Everest. Nie wiem jak wy, ja już po prostu ledwo oddycham. Zaczynamy. Wow, słuchajcie, 8 kartek poszło. Czerwona lampka, która tutaj oznaczałaby overheat, czyli po prostu przegrzanie tego urządzenia, się nie zapaliła. Myślę, że great success. Gdyby się jednak stało tak, to mamy tutaj informację, że mamy poczekać 60 minut. A teraz tak już zupełnie poważnie. Słuchajcie, czy ja uważam, że to urządzonko ma sens, czy na użytek domowy to wystarczy? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Pod warunkiem oczywiście, no, że po pierwsze zachowacie dowód zakupu. Myślę, że to zawsze jest ważne. Jako sprzedawca, wiecie, to jest kwestia rękojmi, także jak nie oglądaliście mojego filmu dotyczącego pralki, to sobie obejrzyjcie. Zapraszam, wtedy nie macie żadnego problemu z reklamacją, natomiast tutaj... Poza tym, że urządzenie troszkę hałasuje, uważam, że jest fajnie kompaktowe. Tak jak wspomniałem, troszkę te kartki zostają, nie ma problemu. To sobie można zwyczajnie ręką wyciągnąć i po prostu takie urządzenie do pudełeczka sobie schować, do, wiecie, do szuflady, gdzieś do szafki i tyle. Do następnego razu, gdzie nam się troszkę tych dokumentów do poniszczenia nazbiera. Słuchajcie, jeżeli film się podobał, kciuk w górę, zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem. No i cóż. Życzę wam wszystkiego dobrego, no i wiecie, udanego zacierania śladów. Pozdrawiam.